Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, to też jakiś kamień, jakieś coś. Może więcej powinni pokazać papieża. No przecież Jan Paweł, ten wasz, mówił wielki, otwierał, proszę państwa, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego. A to tutaj ten taki narkoman, ten taki, proszę państwa, no pijaczek. Tam Marcin siedzi na przystanku. To jest mój kolega. Ja z dawno z nim nie chodzę, bo to jest przecież czubkowate. I on, proszę państwa, pije na mrozie. No to przecież kto to robi? On nie ma gdzie, bo tak, miał babcię, pewnie ta babcia umarła. Pewnie ten dziadek to dawno umarli. On może i domu nawet nie ma, bo mieszkał na Targówku. Przyjeżdżał zawsze i tam jakieś miał takie drobne pieniądze na picie piwa. Proszę państwa, czyli jeszcze już wchodząc tutaj do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, mamy tutaj na samym środku, co my tutaj mamy na samym środku? Rozpiskę też zakurzoną, zasypioną. Co tu w tym miejscu w Warszawie jest, skąd, co się tu w Warszawie wzięło? Tam na szarym domu, proszę państwa, jest informacja, że był tu Jan Paweł II, że był tu, proszę państwa, zapraszam, ten szary dom, że był, zapraszam. Także, proszę państwa, on, ten papież, jak otwierał Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, czyli to, proszę państwa, zielone pudło, no to papież, proszę państwa, wyświęcił ten budynek, a przecież to, czy to jest sens, wyświęcać, skoro, proszę państwa, Bóg Jahwe wszystko już wcześniej wyświęcił. Cały świat. I to w opisie jest podane, pokazane. Ale człowiek zawsze chce być świętszy od papieża. Jeden od drugiego lepszy. Stąd podziały, proszę państwa. Podziały mówią, że są też żydowskie. Podziały mówią, że są też katolickie. No to masz gotowiec, mafię żydowsko-katolickie. To oni powinni się kochać, powinni się szanować. I niby tak, bo teraz dużo się o tym mówi, że ludzie sobie powinni pomagać i w czasie wojny itp. Ale przecież, żeby nie kłamać. Natomiast przecież jak ktoś kłamie i mówi, że to Polacy spowodowali wojnę, że sprowokowali może Hitlera czy co, no to przecież to nie jest prawdą. No, także buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze rady. Państwo zobaczą, to jest cała ta Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i już Państwo zobaczą. No, cała ta Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i już wejdźmy tutaj. Może nie w sprawie bankomatu, bo ja często korzystam z bankomatu, ale te staruszki, zdaje się, one na orchideę przyszły. Państwo zobaczą jeszcze tutaj. To są nasze, proszę państwa, wizualizacje. Już całkiem roztrzęsione, bo jak te kościoły mają się walić, to wszystko ma się walić. No to, więc wiesz, wszystko ma się walić, to niech się wali. Niech się wali polokokta. I tam ta wystawa piękna. Niech się wali polokokt. Także proszę państwa, gdy nasze radio to KFM Euro. Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Ta baba też tu pracuje w bubie. Niech sobie pracuje. Niech sobie jest. Także buziaczki i że. Proszę jeść kaczki. Buziaczki i że. Proszę jeść kaczki. No, także już jesteśmy na tej wystawie Orchidei.